Po ataku w Kokoszkach Paweł Tuchlin cały czas pracuje zarówno w ZNTK w Gdańsku, jak i na własny rachunek przy Fuchach na Kociewiu. W tym też czasie materializuje się w jego głowie myśl, aby przeprowadzić się z rodziną z powrotem do góry, na gospodarstwo zmarłych rodziców. W tym celu jednak Tuchlin musiałby odkupić gospodarstwo od Państwowego Funduszu Ziemi, na rzecz którego rodzice przepisali swoją nieruchomość, w zamian za dożywotnią rentę. Do tego potrzebował uzbierać 60 tysięcy złotych. W listopadzie Tuchlin w czasie wolnym od pracy w ZNTK przyjeżdża na Kociewie i zakłada instalacje elektryczne w Zblewie przy ulicy Różanej i ulicy Słonecznej. Tego zimnego i śnieżno-mokrego dnia Tuchlin był w górze. Tak przynajmniej twierdził podczas późniejszego przesłuchania. Niewykluczone też, że mógł w tym czasie wykonywać jakieś prace w Zblewie. W każdym razie, tego wieczoru przyszedł na dworzec PKP w Zblewie, skąd o godzinie 21 odjechał pociągiem w kierunku Tczewa, aby tam, po przesiadce, wrócić do Gdańska. Do Tczewa jednak nie dotarł, gdyż w wagonie zauważył samotną kobietę, która wysiadła w Starogardzie Gdańskim. Po wyjściu z dworca kobieta podążyła deptakiem w kierunku centrum miasta. Tuchlin, idąc za nią dobre 200 metrów, zmniejszał powoli do niej dystans. Wyciągnął członka i zaczął się onanizować. Był już przygotowany na atak. Lecz w pewnym momencie kobieta skręciła w prawo i weszła do jednego z domów. W tej sytuacji Tuchlin zaczął szukać jakiejś innej kobiety, z którą mógłby zaspokoić swój popęd. Zaczął więc chodzić po Starogardzie Gdańskim, lecz z uwagi na to, że było już bardzo późno, wątpliwym stało się natrafienie na jakąś ofiarę. Około północy ostatecznie zrezygnował z polowania i postanowił wrócić do Gdańska. Ze względu na późną porę nie było to jednak takie łatwe, ponieważ ostatni pociąg do Tczewa odjechał o godzinie 23.31. Następny był dopiero o 4.25. Nie mając możliwości normalnego dotarcia do Gdańska, postanowił zrobić to jak za młodzieńczych lat, zabierając jakiś samochód. Idąc ulicą Chojnicką, zobaczył, że na jednej z posesji stała szopa. Domyślił się, że może tam stać zaparkowany samochód. Otworzył więc furtkę, podszedł do szopy i po odsunięciu zaczepionych tylko na zawias drzwi ujrzał zaparkowany samochód Syrena, a obok niego dwie bańki z benzyną. Po otwarciu samochodu bańki włożył na tylną kanapę oraz zabrał leżący nieopodal młotek. Za pomocą jednego z regularnie noszonych przy sobie kluczyków do samochodów próbował uruchomić silnik. Chociaż rozrusznik kręcił, silnik nie zaskoczył. Wypchał więc syrenę z garażu i próbował ją odpalić na popych. To jednak również się nie udało. Porzucił więc samochód na środku ulicy Chojnickiej i poszedł przed siebie. Po przejściu około 200 metrów zauważył na tej samej ulicy piętrowy budynek, przed którym stał zaparkowany samochód Żuk z plandeką. Tuchlin podszedł więc do niego, otworzył go i po uruchomieniu podjechał pod stojącą na ulicy syrenę. Zabrał z niej bańki z benzyną, umieścił na Żuku, a następnie odjechał nim przed siebie, czyli w kierunku Zblewa. Trzymam w ręku autentyczne kluczyki, które należały do Pawła Tuchlina i które to kluczyki zostały zarekwirowane w trakcie przeszukania jego posesji w dniu zatrzymania. Tuchlin te kluczyki nosił zawsze ze sobą i pozwalały mu w razie potrzeby, czy w razie takiej, że chęci zaboru pojazdu, pojazd ten otworzyć, a także go uruchomić. I dzisiaj możemy sobie zobaczyć, mając w posiadaniu autentycznego Żuka z tamtych czasów, czy takim kluczykiem tuchlinowskim jesteśmy w stanie tego Żuka uruchomić. Więc zaraz spróbujemy. Po
Po przejechaniu około 1 kilometra Tuchlin zauważył, że wskazówka wskaźnika temperatury płynu chłodzącego zbliża się do 100 stopni. Domyślił się, że w chłodnicy nie ma wody, gdyż w obawie przed zamarznięciem kierowca spuścił ją na noc. Wobec tego zatrzymał się na poboczu i zaczął szukać wody. Dotarł po chwili na posesję, na której znajdowała się studnia. Zaczerpnął więc wody, wrócił do Żuka i po odczekaniu godziny, aż silnik wystarczająco ostygł, uzupełnił płyn w chłodnicy. Następnie ruszył Żukiem dalej. Przed Miradowem skręcił w kierunku Piesienicy, aby stamtąd przez Semlin i dalej Skarszewy dotrzeć do Gdańska. Po przejechaniu przez Karolewo zauważył w świetle reflektorów idącą lewą stroną szosy kobietę. Kobietą tą była 27-letnia Maria K. Jest 26 listopada 1981 roku. Maria K. o godzinie 4:55 wychodzi z domu w Karolewie, aby dojść na przystanek w Piesienicy, przystanek PKS-u, który to znajduje się za nami po przejściu miejscowości Piesienica. W pewnym momencie Maria słyszy, że nadjeżdża zza jej pleców jakiś samochód. Samochód ją mija, ona idzie w tym kierunku, więc samochód mija ją od strony pleców i zatrzymuje się w odległości około 50 do 100 metrów przed nią. Kierowca wychodzi, obchodzi samochód, jakby czegoś szukał, jakby chciał sprawdzić stan świateł. Następnie wchodzi do pojazdu i nim odjeżdża. I po chwili, prawdopodobnie tak świadek Maria K. sądziła, był to ten sam pojazd, który dalej zawrócił i jechał w jej kierunku. W pewnym momencie samochód włączył światła drogowe i oślepiając ją, skręcił w jej kierunku, chcąc ją potrącić. Kobieta w ostatniej chwili odskoczyła tutaj do rowu, a samochód pojechał przed siebie, po czym zawrócił i jechał dalej w kierunku Piesienicy. Natomiast Maria K., biegnąc tędy rowem i tędy polami, dotarła do domostwa swojego wujka, zawiadamiając go o zdarzeniu. Tuchlin po nieudanej próbie potrącenia Marii jedzie powoli przez Piesienicę, uważnie rozglądając się za innymi kobietami, które o tej porze mogłyby wychodzić do pracy i iść w stronę przystanków autobusowych czy kolejowych. O godzinie 4:50 z domu wychodzi 35-letnia Krystyna W. i oświetlając sobie drogę latarką idzie lewą stroną szosy do przystanku PKS. Krystyna W. podąża drogą, na której stoimy, od strony przede mną do znajdującego się za mną przystanku PKS Piesienica, aby zdążyć na autobus, który zawiózłby ją do pracy, który rano zbierał tutaj wszystkie osoby z pobliskich miejscowości. W pewnym momencie, gdy podąża tą drogą, jest gdzieś na wysokości tutaj, gdzie stoimy, słyszy, że jedzie za nią samochód, dostrzega zwiększające się światła reflektorów. Czuje, a w zasadzie nawet nie czuje, tylko jest momentalnie uderzona tym pojazdem i upada tutaj w to miejsce. Paweł Tuchlin samochód zatrzymuje nieco przed nią, następnie opuszcza samochód i udaje się w stronę kobiety. Paweł Tuchlin po uderzeniu Krystyny W., która upadła do rowu, zatrzymuje samochód paręnaście metrów przed nią, następnie samochód opuszcza, podchodzi do kobiety, widzi, że leży torebka. Podnosi torebkę, wraca się do samochodu, torebkę wrzuca na pakę, bierze stamtąd młotek, leżący również na pace, podchodzi do kobiety, która akurat w tym momencie stała. Chciałem ją brać, teraz ona była taka gadka, nie wiem jak pan jechał, czy co pan tego. I wtedy ja ją uderzyłem jeszcze młotkiem. Nie wiem. Po uderzeniu co się dzieje? Po uderzeniu kobieta osunęła się z powrotem na ziemię, nie? Gdzieś tak w tą pozycję, na tą szkarpę. I teraz chciałem ją włożyć do samochodu. Także teraz miałem ten młotek i nie chciałem go tu zostawiać. Tak najpierw skoczyłem na skarpę, chcąc włożyć ten młotek. Wtedy już w świetle tu od wioski widać było, ktoś szedł, nie? I w tym momencie spłoszony
wsiada do samochodu i odjeżdża, pozostawiając porzuconą Krystynę W. tutaj w rowie. Tuchlin po potrąceniu Krystyny chciał ją przenieść do samochodu, aby móc wywieźć ją w jakieś ustronne miejsce. Na poboczu drogi nie było bowiem warunków do tego, aby móc bezpiecznie wykorzystać ją seksualnie. Kiedy został spłoszony, wsiadł do samochodu i nawet nie zamykając tylnej klapy, odjechał czym prędzej w stronę Skarszew. Po pewnym czasie, gdy emocje opadły, usłyszał uderzenia klapy na skutek przejeżdżania przez dziurawe fragmenty drogi. Zatrzymał się więc przy moście w miejscowości Czarnocin i wyszedł na zewnątrz, aby zamknąć klapę. Przypomniał sobie w tym momencie, że przecież zabrał kobiecie torebkę. W sprawdzeniu tej zawartości torebki tam była... No jakie tam takie różne rzeczy, to tam kobiety mają takie dokumenty, jakieś dokumenty, bilety na przejazd. Była chyba również i kanapka na śniadanie, bo widać udawała się do pracy. Kanapkę wziąłem, zacząłem jeść i zjadłem ją. I zabrałem pieniądze, a torebkę jako pozostałość i rzuciłem tu właśnie do znajdującej. Proszę pokazać. Tu do tej, do widocznej tej rzeki, tu do wody. Następnie wsiadł do Żuka i wrócił nim do Gdańska. Po zaparkowaniu go na ulicy Kartuskiej w pobliżu czwartego przystanku, licząc od Żaka, wsiadł w tramwaj i pojechał do pracy. Po tym, gdy skończył pracę, wrócił do Żuka. Pojechał nim w okolice domu, po czym wyładował skradzione z syreny bańki z benzyną, chowając je do garażu teścia. Żuka następnie odstawił z powrotem na ulicę Kartuską. O godzinie 8:25 na miejsce zdarzenia przyjeżdżają funkcjonariusze z posterunku MO w Zblewie. Po rozpytaniu świadków i mieszkańców zdarzenie zostaje wstępnie zakwalifikowane jako wypadek drogowy. Pojazd, który potrącił Krystynę, miał wydawać dźwięki podobne do obijających się baniek na mleko. Przeprowadzone oględziny nie dały żadnego pozytywnego rezultatu, gdyż wszystkie ślady na drodze przykrył padający śnieg z deszczem. O godzinie 15:00 do posterunku zgłosiła się kobieta, która idąc rano na przystanek widziała przejeżdżającego Żuka, który miał według niej należeć do zakładu rolnego w Kleszczewie. W tej sytuacji milicjanci udali się do zakładu, w którym ustalono, że faktycznie o godzinie 5:20 wyjechał Żuk, wioząc bańki na mleko do Bożechowa. Tego samego dnia Eugeniusz K. powiadomił milicję w Starogardzie Gdańskim, że w nocy z jego posesji skradziono należącego do niego Żuka. Przesłuchani sąsiedzi nie widzieli niczego podejrzanego w nocy. Nie wykluczono, że sprawca kradzieży tego pojazdu mógł być tym samym osobnikiem, który potrącił Krystynę. W odróżnieniu od Eugeniusza, właściciel syreny nie zgłaszał usiłowania kradzieży swojego pojazdu, gdyż uznał, że i tak milicja sprawcy nie złapie. Sprawa nabrała rozpędu, gdy 1 grudnia do Komendy Miejskiej MO w Starogardzie Gdańskim zgłosił się mąż Krystyny, który oświadczył, że zdarzenie nie było wypadkiem drogowym, a zwyczajnym rozbojem. Kobiecie bowiem po potrąceniu skradziono torebkę. Jej mąż zeznał, że około godziny 5:10 został zawołany przez sąsiada, który powiedział, że Krystyna leży nieprzytomna na poboczu. Mężczyzna natychmiast pobiegł z sąsiadem na miejsce, gdzie znaleźli leżącą kobietę. Po odzyskaniu przytomności powiedziała ona, że została potrącona przez samochód. Po tym, gdy zobaczyła, że podchodzi do niej kierowca tego samochodu, powiedziała: „Jak pan żeś jechał?”, po czym otrzymała uderzenie młotkiem w głowę. Po zawiadomieniu i przyjechaniu na miejsce pogotowia została ona zabrana do szpitala, w którym przyjęto ją o godzinie 7:30 w stanie średnio ciężkim. W trakcie przesłuchiwania świadków okazało się, że około 20 minut przed potrąceniem Krystyny również usiłowano potrącić 27-letnią Marię K., która tego dnia szła w stronę Piesienicy. Niestety, mimo przesłuchania większości mieszkańców Piesienicy i Karolewa, wciąż nie udało się ustalić, do kogo należał pojazd, który zaatakował dwie kobiety.
2 grudnia, a więc zaledwie 5 dni po potrąceniu kobiety w Piesienicy, Paweł Tuchlin, wracając do domu z pracy ulicą Kartuską, zauważa, że porzucony przez niego żuk w dalszym ciągu stoi zaparkowany przy drodze. W tej sytuacji postanowił ponownie go wykorzystać. Poszedł więc do domu, zjadł obiad, powiedział żonie, że ma na kociewiu robotę do wykonania, wrócił po żuka, uruchomił go i ruszył w stronę Skarżew. Dochodziła godzina 20. Tuchlin po minięciu Starogardu Gdańskiego zbliża się do Demlina. W świetle latarni ulicznych widzi idącą kobietę. 2 grudzień 1981 rok. 27-letnia Bogumiła P. wraca do domu z Gdańska i wysiada w Demlinie na przystanku PKS-u. Następnie z przystanku idzie tutaj na skrzyżowanie i idzie drogą prowadzącą do Nowego Gołębiewka. W tym czasie, gdy wchodzi na drogę do Nowego Gołębiewka i pokonuje około 150 metrów, od strony Godziszewa nadjeżdża Paweł Tuchlin żukiem skrzyniowym. Będąc gdzieś na wysokości tablicy wjazdowej do Demlina, po przekątnej widzi idącą w świetle świecącej się tutaj latarni kobietę, wobec czego dojeżdża żukiem do skrzyżowania i skręca tutaj w prawo i rusza żukiem za idącą dostrzeżoną wcześniej kobietą. Bogumiła P. po minięciu skrzyżowania i wejściu tutaj na drogę wiodącą do Nowego Gołębiewka idzie spokojnie, nie spodziewając się niczego. W pewnym momencie słyszy, że na drogę wjechał żuk i zbliża się w jej kierunku od tyłu. Gdy dochodzi do tego miejsca, w którym tutaj stoimy, czuje silne uderzenie w lewą stronę ciała, w wyniku czego wpada nieprzytomna do rowu. Paweł Tuchlin parkuje tutaj żuka, wychodzi z samochodu, otwiera skrzynię ładunkową i idzie do ofiary, żeby ją wrzucić do środka. Po uderzeniu, z jaką szybkością pan jechał i ją uderzył? Potrącił. Ja w tej chwili mogłem mieć gdzieś do 40 km na godzinę. Czy pan, panie Tuchlin, celowo ją uderzył, potrącił? No, chciałem w ten sposób ją obezwładnić. Począł wezwać? Chciałem zaspokojenia dalszych swych pieszczot seksualnych. I jakie pan miał zamiary po ubezwładnieniu? Co pan dalej zamierzał robić? Zaspokoiłbym swoje potrzeby, pozostawiając kobiety, jak i inne. Kobieta w momencie, gdy on podchodzi, wstaje i zaczyna w panice uciekać w stronę przeciwną, do której szła, w stronę znajdującego się za nami skrzyżowania. Wszedłem do niej, żeby ją załadować na samochód, przewieźć w inne miejsce. Podchodziłem z tyłu i chciałem ją tak złapać, nie żeby podnieść, bo w tym miejscu stał samochód. Mnie to bardzo zaskoczyło, bo kobieta ta stała, teraz ja jej mocno nie trzymałem, nie? I uciekła. Ale leciała w kierunku wioski. Tędy poleciała? Na szosę, tak, i szosą biegła. Do szosy? Tak, no bo tutaj te dwa kroki, nie? Tak. Teraz tutaj stał ten mój samochód, a on kobieta szosą w kierunku wioski. Paweł Tuchlin wsiada natychmiast do samochodu, wcześniej zabiera jej torebkę, jedzie przed siebie, zawraca i chce jeszcze raz dokonać jej potrącenia, ale widzi, że w światłach znajdującej się tam mleczarni idą jakieś osoby, wobec czego odpuszcza sobie dalszą próbę ataku, wjeżdża na główną drogę i skręca w kierunku Skarżew. Bogumiła P. po dojściu do siebie dochodzi do domu o godzinie 20:45, mówi domownikom, co się stało. Jeden z domowników tutaj przyjeżdża, odkrywa rozbite szkło leżące na jezdni, a także stwierdza, że nie ma jej torebki. Okazało się, że łupem sprawcy padła jej torebka, padł jej portfel z zawartością 4000 zł, dowód osobisty, książeczka ubezpieczeniowa i bilet miesięczny. Jest wezwane pogotowie ratunkowe, pogotowie przyjeżdża. Okazuje się, że w wyniku tego zdarzenia Bogumiła P. doznała złamania obojczyka. Milicji nie zawiadamia. Niestety, jak się okazało, miało to
bardzo daleko idące konsekwencje. Miejsce, w którym stoimy, jest dokładnie tym samym miejscem, gdzie doszło do ataku. Porównując zdjęcia z wizji lokalnej, ze zdarzeń, idealnie określiliśmy to miejsce. Tutaj, gdzie ja stoję z tym zdjęciem, widzimy, że stał Paweł Tuchlin. Słup, który energetyczny, który stał wówczas, stoi tam dalej, aczkolwiek jest to nieco inny słup. Teren się podnosi i w ten sposób wszystkie miejsca zdarzenia, które objechaliśmy ze współtwórcą tego filmu, Kamilem Olszowym, dzisiaj po 37, a nawet więcej latach, mogą jeszcze raz przypomnieć o tym, czego te miejsca były świadkiem, jakiej wielkiej tragedii, jaka wielka tragedia się tutaj stała. Tuchlin, po spłoszeniu go przez nadchodzące z oddali osoby, wsiadł do Żuka i błyskawicznie odjechał, skręcając na skrzyżowaniu w prawo, w kierunku Skarszew. Po dojechaniu do miejscowości Czarnocin, ponownie, jak po ataku na Krystynę, stanął Żukiem przy moście i zaczął przeglądać torebkę skradzioną Bogumile. Z rzeczy, które go interesowały, znalazł tylko pieniądze w kwocie około 4000 zł, które schował do kieszeni. Torebkę wyrzucił do przepływającej rzeki i odjechał do Zblewa. W Zblewie zaparkował samochód przed dworcem PKP, a następnie wsiadł w odchodzący o godzinie 20 pociąg, którym dojechał do Tczewa. W Tczewie przesiadł się do pociągu jadącego do Gdańska. Do domu dotarł około północy. W dniu następnym, to jest 3 grudnia, skradziony w Starogardzie Gdańskim Żuk odnalazł się w Zblewie. Na wysokości około 80 cm od podłoża, w okolicy lewego przedniego błotnika, ujawniono świeże, łukowate wgniecenie o wymiarach 20 na 35 cm i głębokości 3 cm. Wszystko wskazywało na to, że właśnie tym Żukiem dokonano ataku na Krystynę. Aby to potwierdzić, trzeba było jednak poczekać na ekspertyzę biegłego. Po przesłuchaniu 4 grudnia Krystyny nie było wątpliwości, że zdarzenie nie było zwykłym wypadkiem drogowym, ale celowym potrąceniem ukierunkowanym na zabór torebki. Z tego też względu prokuratura rejonowa w Starogardzie Gdańskim wszczęła śledztwo, kwalifikując zdarzenie jednoznacznie jako rozbój. Czynności prowadzone w zakładzie rolnym w Kleszczewie pozwoliły na jednoznaczne wykluczenie ze sprawy Żuka, który przejeżdżał przez Piesienicę po godzinie 5. Żukiem tym jechały 3 osoby i wszystkie zeznały to samo. Pojazd ten nie posiadał żadnych uszkodzeń karoserii, sugerujących, że mógł on uderzyć w jakąś przeszkodę, na przykład w człowieka. Sprawdzono również wszystkich posiadaczy prywatnych Żuków na Kociewiu, ale wszyscy kierowcy posiadali alibi, a pojazdy nie miały żadnych podejrzanych uszkodzeń. Przesłuchiwano również kierowców autobusów jeżdżących tego dnia rano na trasie Starogard-Kleszczewo-Zblewo, a także pasażerów odjeżdżających rano z okolicznych przystanków. Niestety, bez efektów. Z końcem roku do akt wpłynęła ekspertyza biegłego, która dowiodła, że uszkodzenie na odnalezionym w Zblewie Żuku powstało na skutek oddziaływania przeszkody miękkiej, elastycznej, typu ciało ludzkie. Wobec tego nie było wątpliwości, że to właśnie tym Żukiem dokonano ataku na Krystynę W. Niestety, śledztwo trzeba było umorzyć, gdyż wszystkie dotychczas przeprowadzone czynności nie doprowadziły do ustalenia osoby złodzieja, który ukradł Żuka, a potem zaatakował Krystynę. Nie można wykluczyć, że gdyby w tym czasie dokonanie napaści zgłosiła na milicję Bogumiła, to sprawa przybrałaby inny obrót. Połączenie obu spraw z tym samym sprawcą pozwoliłoby na przeprowadzenie większej ilości czynności dowodowych, również ze świadkami z Demlina. Poza tym fakt pojawienia się na Kociewiu sprawcy seryjnych ataków Żukiem mógłby być na tyle ważnym zjawiskiem, że pomimo zakwalifikowania tego jako rozbój, zostałby on przekazany do KWMO w Gdańsku. Tak się jednak nie stało. A fakt atakowania kobiet również przy użyciu samochodu został ujawniony dopiero 1,5 roku później, gdy po kradzieży świń w Lubichowie Paweł Tuchlin zaatakował kobietę w pobliskiej wsi Zielona Góra. Krystyna po zdarzeniu przebywała na zwolnieniu lekarskim 6 miesięcy, a następnie otrzymała rentę.
Doznane przez nią uszkodzenia ciała w postaci rany tłuczonej głowy i rdzenia pnia mózgu spowodowały całkowitą głuchotę prawego ucha. Bogumiła natomiast doznała złamania obojczyka w części dobarkowej. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. 11 dni po ataku w Demlinie zostaje w Polsce ogłoszony stan wojenny. Powoduje to, że Paweł Tuchlin siłą rzeczy musi zaprzestać na jakiś czas swoich nocnych wędrówek. W międzyczasie w Gdańsku rozpoczyna się kompleksowa analiza dotychczas niewykrytych ataków na kobiety z ostatnich 15 lat.